Dzień dobry, namaste. Cześć. Trzeba się porządnie przywitać w ramach 34. spotkania vlogowego. Pogadajmy dziś o porządku i o chaosie. Czy to jest tak, że rzeczywiście potrzebujemy i porządku, i chaosu? Spróbujmy o tym dzisiaj porozmawiać. Jeśli jeszcze nie jesteście na YouTube, to teraz czas na niego przeskoczyć. Znacie pewnie ten znaczek in-yang, takie zazębiające się czarne i białe elementy, i to jest tak, że one symbolizują coś, myślę, bardzo ważnego w naszym życiu. Coś o czym w interesujący szalenie sposób pisał Jordan Peterson, przeczytam Wam ten fragment. Porządek nie wystarczy. Nie można cały czas żyć stabilnie, bezpiecznie i niezmiennie, ponieważ uniemożliwia to poznanie nowych, ważnych rzeczy. Z drugiej strony, z chaosem nie można przesadzać. Nie stawiajmy się w sytuacji, gdzie przez zbyt długi czas będziemy musieli tolerować ciężar lęku i niepewności, które towarzyszą nam, gdy poruszamy się po niepewnym gruncie. I te rozważania myślę, że dalekie są od tego, o czym ciągle słyszymy zewsząd, o wychodzeniu ze strefy komfortu prowadzę swoją osobistą konkwistę z tym pojęciem, bo ono tak naprawdę nieumiejętnie stosowane niewiele pomaga, więcej szkodzi. Rzeczywiście są takie momenty, kiedy sięgamy po nowe rzeczy, ale powinniśmy to robić bardzo umiejętnie i powinniśmy to robić tak, żeby właśnie nie ryzykować tego swojego komfortu. Wyzwania fizyczne. Jeśli chcemy zacząć uprawiać sport, jeśli chcemy zmienić dietę, to trzeba to wchodzić stopniowo. Trzeba umiejętnie, stopniowo narażać nasz organizm, nasze jestestwo, naszą stronę mentalną i stronę fizyczną na to, co się zmienia. Powinniśmy mieć taką możliwość, taką. Umiejętność, żeby cofnąć się do tego komfortu, wrócić na chwilę do tego naszego porządku, zanim ponownie wejdziemy w chaos zmiany. Czytam dalej to, co pisze Jordan Peterson, bo to jest bardzo fajne i obrazowe. Złotym środkiem jest. Umieszczenie jednej nogi w otoczeniu, które znamy i rozumiemy, a drugiej w otoczeniu, które właśnie odkrywamy i poznajemy. Wtedy znajdujemy się w pozycji, gdzie groza życia jest pod kontrolą i czujemy się bezpiecznie, ale jesteśmy jednocześnie czujni, zaangażowani, podekscytowani. W pozycji, która jest pewna, ale gdzie ciągle można coś odkryć, jest miejsce na postawienie kolejnego kroku. Tam należy szukać sensu życia. Cudowne słowa żałuję, że to nie ja je napisałem, podpisuję się pod nimi rękami i nogami. Są bardzo ciekawe badania opublikowane w Harvard Business Review prowadzone przez Michaela Buckinghama, brytyjskiego psychologa, który się zajmuje psychologią biznesu, psychologią związaną z pracą i on też pokazuje tam, jak trudno nam się uczy nowych rzeczy, jak trudno nam się wchodzi w nowe sprawy, jeśli jesteśmy narażeni na permanentny głęboki przełączający nas w taki, można by powiedzieć, momentami zwierzęcy e, strach, e, stres, jakby ekspozycję na, na elementy stresujące. Ciekawe jestem, co o tym myślicie, jakie macie doświadczenia. Ja przyznam szczerze, szczególnie przez ostatnie lata, ale w ogóle przez całe swoje życie robię. Ciągle jakieś nowe rzeczy. Mnóstwo ym, ym, tych rzeczy się dzieje. Czasami, jak opowiadam o swojej karierze, o sprawach, którymi się zajmowałem, o firmach, które prowadziłem, o firmach, w których pracowałem, to ludzie nie są w stanie uwierzyć, że tak wiele. Można przypisać do życia jednego człowieka. Więc tych nowości, tych zmian było bardzo wiele, ale prawda jest taka, że jakoś tak intuicyjnie, podświadomie, podskórnie szukałem właśnie takich sposobów, kiedy było to łagodne przełączanie się z jednej rzeczywistości w drugą, umiejętne przechodzenie, nieburzenie tego. tego Elementu porządku, zbyt dużą dawką chaosu. Z drugiej strony, oczywiście, te wyzwania, te elementy, które tutaj nazywalibyśmy chaosem, które nazwalibyśmy niepewnością, czy które nazwalibyśmy brakiem komfortu, one są nam potrzebne. Bez nich nie wiedzielibyśmy i nie docenialibyśmy tego, jak Cenne są te rzeczy, które tą strefę komfortu stanowią, są tym naszym porządkiem. Jednym z takich moich największych życiowych doświadczeń były, była seria poszukiwań poważnego życiowego związku, która była serią mniejszych czy większych rozczarowań, mniejszych czy dłuższych związków, które. W ostatecznym rezultacie nie rokowały na tyle, żebym chciał w nich zostać. I doświadczyłem tak dużej dawki tych trudności, tego chaosu, tego niezrozumienia, tego niepewno tej niepewności, że bardzo jest dla mnie ważny i bardzo sobie cenię i doskonale rozumiem, jaki ma być mój porządek, czego do tego porządku chcę. I to, to, to jest taka rzecz, której się. Uczymy przez konfrontację, przez przełączanie się między porządkiem i chaosem. Mówiłem o symbolu Ying i Yang. Dawno temu tak metaforycznie to odkryli i opisali ci, którzy te, ten symbol stworzyli. Jak pamiętacie, tam jest taka. Yy... Cienka kreska między czarnym i białym, między porządkiem a chaosem. I w porządku jest kropla chaosu reprezentowana przez odmienny kolor, i w chaosie jest kropla porządku reprezentowana przez odmienny kolor. Natomiast to, co jest naszym zadaniem, to jest właśnie poruszanie się po tej cienkiej linii, która wyznacza tą przestrzeń między kolorem białym a kolorem czarnym. Tak patrzę na porządek i na chaos, tak sobie o tym myślę. Myślę, że potrzebujemy jednego i drugiego, ale w zdrowej proporcji. I często to również jest tak, że coś, co dzisiaj odbieramy jako chaos, za jakiś czas może się okazać ukrytym porządkiem innego rzędu, który jest dla nas bardzo ważny. Doskonałe przykłady tego, jak można na to patrzeć, to są te momenty, kiedy na przykład tracimy pracę, jesteśmy wówczas zestresowani, czasami zrozpaczeni, a po paru latach, kiedy jesteśmy w innym miejscu i idzie nam doskonale, rozumiemy, że ten moment chaosu, który się wówczas pojawił, był właśnie tym porządkiem innego rzędu, który pozwolił nam przenieść się w tą nową rzeczywistość. Podobnie zresztą z rozstaniami w tych związkach międzyludzkich. To jest tak, że może to być trudny moment, ale jeśli szukamy prawdziwego uczucia, prawdziwego związku, to, a jesteśmy w takim, który któremu tej prawdziwości, tej autentyczności, tej głębi brakuje, no, to nie ma innego sposobu jak przejść przez tę traumę, ten moment rozstania, przez ten chaos rozstania, wierząc w to, że czeka na nas prawdziwe uczucie. Ja takiej drogi doświadczyłem i z tej perspektywy paradoksalnie mogę być wdzięczny za rozstanie, czy rozstania, których doświadczyłem w życiu, żeby trafić do miejsca, w którym jestem w tej chwili. Ciekaw jestem, co o tym sądzicie. Jeszcze tradycyjnie, choć już powoli będziemy kończyli ten zwyczaj, dlatego, że tych komentarzy pojawia się coraz więcej i coraz trudniej jest się do nich odnosić w tych vlogach, ale chciałbym spojrzeć na wasze komentarze pod wczorajszym filmem, gdzie rozmawialiśmy o trudnym, pięknie trudnych chwilę o wartości, które one niosą, ale wartości, która ujawnia się w czasie i jest właśnie taką słodko-gorzką wartością. Małgorzata pisze, dla mnie trudnym doświadczeniem było życie bez ojca w dzieciństwie, a brak ojca w tym czasie ma przełożenie na to, co się dzieje w dorosłym życiu. I tutaj Małgorzata szczegół, szczegółowo opisuje swoje losy. Rzeczywiście jest to trudna sytuacja. Opowiadałem o tym, że mój tato zmarł, kiedy miałem 16 lat i oczywiście było to trudne doświadczenie dla nas jako dla rodziny i, i dla mnie, ale z perspektywy czasu wiele różnych rzeczy we mnie ukształtowało i Paradoksalnie dzięki temu doświadczeniu jestem taki, jaki jestem dziś. Ania pisze. Temat dzisiejszego spotkania można by podsumować naszym staropolskim powiedzeniem, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tak, znaczy to trochę, to trochę głębsze, głębsze zagadnienie, to, to kwestia poszukiwania właśnie takiego głębokiego sensu w tych trudnych rzeczach, których doświadczamy. Moja ulubiona opowieść to opowieść o tym, jak znakomitego psychoterapeutę, twórcę szkoły logoterapii Wiktora Frankla odwiedził wdowiec, który nie mógł sobie poradzić z faktem, że zmarła jego żona. I terapia prowadzona przez Frankla trwała, trwała bardzo szybko. Trwała bardzo krótko. Poszło to bardzo szybko. Frankl zapytał swojego pacjenta, swojego klienta, jak jego żona poradziłaby sobie w, tej, w takiej sytuacji, gdyby to on odszedł jako pierwszy. I ten pacjent powiedział, na pewno znosiłaby to dużo trudniej, jak ja. Wówczas Frank skwitował to takim stwierdzeniem, teraz rozumiesz, dlaczego kolejność była taka, jaka była. I oczywiście nie zmieniło to aż tak wiele w bólu o człowieka w trudności tego doświadczenia, ale nadało mu zupełnie innego sensu zupełnie innego wymiaru i to właśnie o takim poszukiwaniu wartości w trudnych chwilach mówimy Karina tradycyjnie z nami, pozdrawiamy Agata, dziękujemy, dziękujemy Mediteusz, serducho, serducho dla Mediteusza koniecznie odwiedźcie jego kanał, link jest w opisie tego filmu Potraktować te trudne, Agnieszka pisze, potraktować te trudne chwile możemy jako część swojej historii, która jest tylko rozdziałem. Koniec jednego etapu w życiu jest początkiem nowego. Każda trudna chwila uczy nas czegoś nowego sobie i zaufajmy, że mamy wiele nowych rozdziałów do napisania. Tak, yy, zgadzam się z tymi słowami. Myślę, że jesteśmy wypo, wyposażani. Yy, na dwa sposoby. Przez inteligencję życia, przez mądrość, która rządzi tym światem. Jeden z tych sposobów to danie nam umiejętności, mocy, sił, które pozwalają nam zmienić trudną sytuację, w której jesteśmy. Drugi z tych sposobów, i o tym mówimy właśnie, mówiąc o trudnych chwilach, potrafimy przez to przejść. Potrafimy to udźwignąć i potrafimy pójść dalej. Maria pisze, że jest utopiona w trudnej chwili. Los sobie rządzi jak chce, doświadczam tak wielkiego smutku. To nie życie tkwi, nie potrafię jeszcze widzieć światła. Może potrzebny jest czas. Pozdrawiamy Marię i trzymamy za nią kciuki. Anka pisze: Jarku, złe chwile, kiedy już minęły, można traktować dystansę, wyciągać wnioski, czerpać nauki. Wszystkie wcześniejsze przeżycia tak traktuję. Oczywiście, tak to należy robić. Jest to trudne w chwili, kiedy to się wydarza, ale tak jak mówiłem we wczorajszym vlogu, kiedy już mamy takie doświadczenia, kiedy rozumiemy, w jaki sposób to działa, to możemy też choć odrobinę wejść do góry, choć odrobinę spojrzeć z innej perspektywy na te trudne rzeczy, które, które się dzieją w, w naszym życiu. Bardzo wam dziękuję za wszystkie komentarze. Widzę, że ten temat był dla Was ważny, więc będziemy do, do niego wracać. Ciekaw jestem, jak radzicie sobie z porządkiem, i chaosem, i szukaniem proporcji między nimi. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze 34. spotkanie w ramach um, cyklu vlogowego. Pogadajmy tradycyjnie, żegnam się słowami: odetnijmy spokojem. Mamy to w sobie, żyjmy w pełni, i podajmy dalej. Ktoś może tego potrzebować.